Odcinek drogi, który jest teraz realizowany, to jest długości 3 km. Kwota to jest ponad 4 miliony z kawałeczkiem, 4 miliony 100. Tutaj również dostaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli 50%, drugie 50% to jest wkład własny powiatu i gminy, czyli w granicach 2 miliony to jest dotacja, a pozostałe 2 miliony dzielimy się z gminą. No, trudna sytuacja finansowa powiatu, wiadomo, potrzeb jest dużo, ale środków finansowych jest dość mało. No, dzięki podejściu takiemu, jak mają samorządy gminne, że deklarują udział w budowie naszych czy przebudowie dróg, no i oczywiście przychylności naszemu zarządowi, a przede wszystkim to pana starosty inicjatywa, żeby te wnioski zostały złożone. Wnioski zostały złożone, pozytywnie został oceniony ten wniosek, dostał dofinansowanie. W miesiącu październiku żeśmy rozstrzygnęli przetarg. Realizacja tego zadania będzie trwała do końca sierpnia, chyba że wykonawca, tak jak i inne budowy, będzie w stanie zrealizować w terminie wcześniejszym, bo warunki pogodowe, zima była taka, że mogli sobie część robót realizować. Na tym odcinku 3 km przebudowa tej drogi polega na poszerzeniu jezdni z 5 na 6 metrów i przebudowa istniejącego chodnika na długości ponad kilometra, bo chodnik był tam położony w poprzednich latach, ale teraz wysokościowo nie powiąże się z projektowaną drogą. Budowa ścieku, bo układ terenu jest taki, że ciężko jest odprowadzić wodę, także inwestycja jest dość droga, jest przebudowa przepustów pod drogami, przebudowa przepustów zjazdowych na działki przyległe, poprawa odwodnienia, rowy przydrożne. Wartość robót, tak jak powiedziałam, w granicach 4 milionów. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Biała Podlaska, a nadzór inwestorski pełni firma Inwestcom. Droga, o której teraz była mowa, przebiega przez gminę Tuczna i przez gminę Kodeń. Realizacja jest na terenie gminy Kodeń w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową na Krzywowulkę przez całą miejscowość. Od skrzyżowania z drogą na Rozbitówkę troszkę wcześniej na terenie gminy właśnie Tuczna i kończy się poza zakrętem, poza zabudową zwartą miejscowości Zabłocie. Cały czas przez miejscowość jest chodnik po prawej stronie, ściek przykrawężnikowy, ściek po drugiej stronie momentami też jest realizowany w celu poprawy odwodnienia.